Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oglądać można wystawę obejmującą bardzo bogaty wybór sreber stołowych. Wśród 300 elementów dawnej zastawy stołowej znajduje się bardzo szeroki asortyment przedmiotów, szczególnie tych do zadań specjalnych, które z pewnością zainteresują zwiedzających. Na tej wystawie zgromadzone są przedmioty pochodzące z końca XVIII wieku, z XIX wieku najwięcej i z pierwszej połowy XX wieku. Są to najróżniejsze przedmioty, głównie jednak są to sztućce do zadań specjalnych, bo dzisiaj niestety już wyszły z użycia, a kiedyś to było wielkim honorem domu, aby dysponować ogromną ilością takich przedmiotów, które służyły właśnie do obsługi stołu, ponieważ wtedy zwyczajnie imponowało się zaproszonym gościom. Eksponaty pogrupowane według przeznaczenia można podziwiać na muzealnych stołach oraz w specjalnie przygotowanych gablotach, dzięki uprzejmości Jana Karło z Jawora, który gromadził je przez długie lata. Na wystawie jest ponad 300 przedmiotów srebrnych i wszystkie one są własnością kolekcjonera pana Jana Karło z Jawora, któremu bardzo serdecznie muzeum dziękuję za współpracę. Do kiedy można zwiedzać wystawę? Ta wystawa jest przewidziana do kwietnia, czyli do świąt Wielkiej Nocy. Serdecznie zapraszamy, można ją oglądać, można zapisać się na warsztaty wokół stołu pod takim właśnie tytułem. Myślę, że skorzystać można bardzo. Na wystawie zostały umieszczone także karty katalogu wyrobów fabryki sreber i platerów Józefa Fragata, objaśniające przeznaczenie pięknych, lecz dziś już nieznanych przedmiotów, a także wybrane srebra obrzędowe związane z kulturą żydowską oraz obraz z postacią świętego Eligiusza, patrona złotników, który stanął tuż obok pięknych sreber nie przez przypadek. Przy takiej ekspozycji nie mogło zabraknąć świętego biskupa Eligiusza, który jest patronem srebrników i złotników oraz osób potrzebujących pieniędzy. Myślę, że nie ma takiej osoby, która by pieniędzy nie potrzebowała, więc można by tutaj przyjść i przyjrzeć się tej postaci, temu wizerunkowi, który został wykonany przez Jana Matejkę. I taka polichromia z tym wizerunkiem znajduje się w prezbiterium Kościoła Mariackiego w Krakowie. Aranżacja wystawy wiąże się z cyklem lekcji muzealnych poświęconych dobremu zachowaniu przy stole. Bardzo duże zainteresowanie tym tematem wskazuje, że jest taka potrzeba, aby nauczyć szczególnie młode pokolenie prawidłowego zachowania kultury stołu. Te liczne stoły zaaranżowane w salach, wypełnione piękną porcelaną i piękną bardzo zastawą srebrną, ułatwiają nam to zadanie, dlatego że przekonują o tej potrzebie bardzo wysokiej estetyki stołu. Niektórzy może w innych okolicznościach nie mieliby możliwości zobaczyć, jak może być pięknie nakryty stół i jak to zrobić, a właśnie muzeum daje taką możliwość. Ekspozycje uzupełniają liczne cytaty literackie. Wystawę można zwiedzać do kwietnia bieżącego roku.